tak, żeby nie było, tak, rzeczywiście, faktycznie mam, o, proszę bardzo, certyfikat, tak, sprzedaży, proszę bardzo. Pan profesor od prawa karnego nam powiedział, że właśnie najważniejsze jest to, żeby pytać. Pytać i pytać, bo wszystko ma swoje źródło, tak? Wszystko. Okazało się, że facet nie mógł mi zapłacić 17 zł na tą stawkę, którąśmy się umówili, za 1000 znaków ze spacjami, bo mu bardzo poważnie zaporował pies, nie? Zdarzyłam to, klienci bardzo lubią szczerość i bycie takim po prostu sobą, żeby nie udawać kogoś, kim się tak naprawdę nie. Podcast The Best, czyli Daniel bawi, edukuje, słucha i tłumaczy. Podcast dla copywriterów, którzy chcą zarabiać więcej hajsu. Dzisiaj drugi odcinek serii eksperckiej. Będziemy rozmawiać o psychologii sprzedaży z pewną osobą. Z tą osobą poznałem się na grupie początkujący copywriterzy na Facebooku, gdzie trochę mnie zrugała. I powiedziała, że ma 10 lat doświadczenia w psychologii sprzedaży i pomyślałem sobie jako copywriter, zamiast się obrażać i mówić, a co ty tam mnie tu będziesz pouczać, przecież ja wiem wszystko, pomyślałem, że zaproszę ją do podcastu i posłuchamy, poddamy tę wiedzę trochę pod test, posłuchamy, co o psychologii sprzedaży wie. Z nami dzisiaj jest Aneta Wyszyńska. Siema, Aneta. Siema wszystkim, witajcie, hej. Pierwsze pytanie jest takie samo dla wszystkich. Co ostatnio napisałeś za pieniądze i czy w ogóle coś takiego było? Tak było, miałam przyjemność pisać krótki artykuł związany z jakby promocją nowej gry, The Tribal. No, osoba, która zamówiła ode mnie ten artykuł, no, była zachwycona. Przyznam się, że nie było jakieś mega super dużo poprawek. Czekam, aż zostanie opublikowane na bloga, bo na razie jeszcze tego bloga nie ma, także zobaczymy, co będzie. Czyli świeży temat jakby. Tak, dokładnie. Wprawdzie nas tak połowa listopada, ale no, można by powiedzieć, że świeży tak naprawdę. Okej. Dobra, zobaczymy, jak się opublikuje, to będziemy tam zaglądać, a tymczasem pewnie przejdziemy do clou, do meritum, czyli do tej psychologii sprzedaży. I w zasadzie pierwsze pytanie, po co copywriterowi psychologia sprzedaży? Wiesz co, ja wykorzystuję tą psychologię sprzedaży zdobytą przez tyle lat pracy właśnie w takiej sprzedaży bezpośredniej, żeby wejść w ten umysł tej osoby, która przychodzi do mnie, tak, po zlecenie, no bo to też nie jest tak, że my potrafimy tym ludziom czytać w myślach, tak, oni przychodzą z jakąś konkretną rzeczą, czasami jest wręcz odwrotnie, no nie mają tej konkretnej rzeczy, tak, więc jeżeli klient przychodzi i mówi do nas, no to różne rzeczy, czego oczekuje, no to my musimy postawić się jakby no, po drugiej stronie, tak, i spojrzeć na to zlecenie z punktu widzenia klienta. Ja to tak robię. Jak zdobyłaś swoją wiedzę i doświadczenie na temat psychologii sprzedaży? Zaczęłam pracować w sprzedaży bezpośredniej w sklepach takich jak Hugo Boss, Klinko czy Vistula. No a też Joe, oczywiście zdarzały się też i pomniejsze takie sklepy, powiedzmy no takie prywatne, tak, co tam, nie wiem, nie mają na przykład jakiejś wyrobionej renomy. Nie wiem, jak to ładnie ująć, ale no to też nie było tak, że to jakby człowiek nauczył się tego od razu, tak, tylko to trwało tam, nie wiem, zależy w jakim sklepie, w jednym potrzebowałam na przykład 3 miesięcy, w jednym na przykład 2 miesiące. No teraz moim więcej tak człowiek pracuje tak bezpośrednio z klientem, czy nawet przez ten internet, czy tam przez maila, czy po prostu rozmawia przez tego messengera, no to czasami nawet tam jest do miesiąca, zależy też jaka firma, tak. Jasne. Kolejne pytanie, tym razem według skryptu polecę. Co stanowi twoim zdaniem podstawę psychologii sprzedaży? Przede wszystkim na pewno umiejętność słuchania i zrozumienia tej drugiej osoby, tak, tego człowieka, z którym rozmawiamy, bo mimo wszystko no, ten klient, z którym rozmawiamy, no to też jest człowiek, on też ma uczucia i to zdarza się, że no, on też próbuje jakby no, przekazać to, co chce nam powiedzieć. No, ja bym tak to powiedziała, mniej więcej w taki sposób, tak, że to mówię, no, ta umiejętność słuchania, no i potem też przede wszystkim umiejętność rozmowy, tak, bo niestety no, zdarza się tak, że klienci mają duży problem z przekazaniem tego, czego od nas oczekują, czasami mają zły dzień albo po prostu mają ogólnie zły humor, no i też trzeba jakoś tak umieć z takimi osobami rozmawiać i no przyznam to, że to też nie jest łatwe, to jest bardzo dobry taki trening do ćwiczenia cierpliwości, bym powiedziała.
Cierpliwość. Ja pracowałem w sklepie, to mogę potwierdzić, że cierpliwości trzeba mieć bardzo dużo. I pracowałem też w ubezpieczeniach 4 lata i to też jakby nie było, jest sprzedaż bezpośrednia. Dzisiaj wydaje mi się, że poradziłbym sobie dużo lepiej w ubezpieczeniach niż wtedy sobie poradziłem, nie poradziłem. No powiem ci szczerze, że to chyba też z biegiem czasu, tak jak tak cię słucham, bo ja na początku na przykład też miałam właśnie taki problem z tym, że pewnie mi się nie uda i tak dalej, a teraz właśnie nawet jako ten copywriter, czy nawet jak tam sobie pójdę nawet na jeden dzień tam, nie wiem, dorobić do jakiegoś sklepu, tak, bo mnie tak trochę tego brakuje, no to przyznam szczerze, że to jakoś łatwiej to wychodzi. Po prostu niektóre rzeczy to tutaj tak z automatu po prostu robi, że już ja po prostu wie, to jak jazdą na rowerze. A dobra, nie robiło się tego przed dłuższym czasem, to umiem, bo tam to przychodzi i nawet nie widzisz tego, tylko osoby z boku ci to mówią, coś tam, że pracujesz, że jakbyś tak uwierz, jakbyś pracowała, nie wiem, rok albo 2 lata, nie, ja tu jestem tylko jeden dzień na przykład, nie? Jest w tym coś takiego, taka namiastka rzemiosła, że to nie jest coś, co trzeba robić za każdym razem od nowa, tylko są pewne uniwersalne zasady, które są, użyję takiego banalnego słowa, ponadczasowe. Tak, dokładnie z tym się zgadzam w pełni, tylko no one mają inną otoczkę po prostu, tak? W jednym sklepie to działa tak, w jednym sklepie tak, no bo wiadomo, jak obsługujesz, nie wiem, mężczyzn, to oni myślą inaczej niż kobiety myślą inaczej niż mężczyźni, no i dzieci też myślą inaczej, no bo z dziećmi też miałam przyjemność właśnie pracować na tych różnych sklepach i no przyznam szczerze, że jest duża różnica, tak? No i też oczywiście jest też różnica, jeśli chodzi na przykład o te klasy klientów, tak, że na przykład inaczej się zachowują ci klienci premium, czyli to są te osoby, które, no wiadomo, no są te bardziej bogatsze, pochodzą z tych wyższych sfer, a inaczej zachowują się, no, klienci tacy jak ja czy ty, tak, no zupełnie inaczej to wygląda, zupełnie inne podejście i jak mam być szczera, nie obrażając tutaj nikogo, wolę pracować, no przyznać się z takimi klientami jak my, bo oni są mniej roszczeniowi i raczej mają taki większy szacunek do takich osób, nie? To jest ciekawe, bo z kolei w momencie, kiedy pracujesz w copywritingu i dochodzisz do tych klientów, którzy płacą naprawdę dobrą kasę, to tu jest kompletna odwrotność, że ludzie, którzy płacą więcej, mają mniej wymagań, a ci, którzy płacą najmniej, mają wymagań najwięcej. To jest ciekawe w sumie. To jest bardzo ciekawe i właśnie też mnie czasami to zastanawiało, że jak to jest, że ludzie właśnie, którzy przychodzą do sklepu, mają więcej pieniędzy, to tak właśnie cię traktują bardzo roszczeniowo. No trochę, no przyznam się, że ktoś taką osobę, no służącą, tak, która no po prostu ma robić to, co oni sobie zażyczą, a natomiast tutaj zupełnie inaczej, ci ludzie jakby tam z takim większym szacunkiem do ciebie podchodzą. I to jest takie, no przyznam się, że to jest bardzo miłe i mnie to bardzo pozytywnie zaskoczyło w ogóle, jak spotkałam się z osobą, która właśnie też szukała copywritera do zleceń i to była osoba właśnie, widać było, że no, że majętna i ona naprawdę z takim bardzo, bardzo takim szacunkiem podchodziła i mówi, to nie spiesz się, na spokojnie to popraw, bo ja wiem, że potrzeba czasu na poprawienie tego, bo ja mam tam dużo poprawek, ci wrzuciłem wszystko, no po prostu takie pierwsze zdarzenie, mówię, Boże, czy ja trafiłam do jakiegoś innego świata, mówię. No, ciekawe. Ja mam to samo i też Kuba Chmielecki, jak był u mnie w podcaście, to mówił, że właśnie na tych poziomach z wyższą stawką za copywriting, to klienci bardzo często pytają o to, kiedy ty masz czas, nie, że, tak, że oni nie mają czasu, tylko kiedy ty masz czas, nie chcę marnować pani czasu, coś tam, że większą uwagę zwracają na to, że ty jesteś zajęta, pytają ciebie, kiedy ty się możesz spotkać, kiedy ty masz czas się spotkać i dokładnie skracają spotkania, bo ty nie masz czasu, to jest fajne, to było też dla mnie zaskoczeniem. No, to było w ogóle dużym zaskoczeniem, ale powiem ci, że na przykład jak ja jeszcze coś zarabiam sobie czasami na tych znanych komisjonach, czy w rysunkach za pieniądze, to na przykład tam to jest normalne u klientów z zagranicy, że oni właśnie z takim rysunkiem do ciebie podchodzą, że patrzą na to, nie, czy ty masz czas, tak? Nie wiem, jak to wygląda ze strony tych artystów digitalowych, bo jednak tam u nich to troszeczkę to rysowanie wygląda inaczej, to mają te magiczne stopnie, tak? No my nie mamy tego magicznego stopnia, więc musimy tę pracę, że tak powiem, od samego początku. I pamiętam, kilka lat do tyłu miałam właśnie taką dziewczynę i w sumie miałam jej zaprojektować biżuterię. Tak, projekt biżuterii do jakiejś tam postaci, to w sumie to zlecenie trwało 3 tygodnie
I jak ja zobaczyłam, że mam dodatkowe $20 od niej, to od razu tam do niej napisałam, mówię, słuchaj, no chyba za dużo tam mi wysłałaś tych pieniędzy, tak, mówię, o co chodzi. Ona dosłownie mi napisała wprost, że to jest dlatego, że ja jestem tam artystą tradycyjnym i ona wie, że ona mnie przemaglowała, bo ona chciała to ode mnie, to tamto i ja dużo czasu poświęciłam swojego czasu, żeby właśnie tą pracę dla niej stworzyć i że to jest w ramach tego, że ja tak się poświęcałam, że nie mam tego magicznego właśnie cudowni. I no właśnie bardzo mnie zaskoczyło, że to samo podejście właśnie mają w copywritingu tutaj u nas, nie? No nie oszukujmy się, no wiemy, jak czasami podchodzą Polacy do osób takich uzdolnionych artystycznie, bo dla mnie copywriting to też podchodzi pod rodzaj takiej umiejętności artystycznej, no sztuki, tak? Tylko, że no sztuka pisania w tym momencie. Z jednej strony tak, z drugiej strony też był u mnie Konrad Lippert i on chciał tak odrzeć ten copywriting z romantyzmu, że ty nie będziesz pisać poezji, tylko nieraz będziesz pisać teksty, od których po prostu głowa cię boli, więc... Ale jest tutaj jakiś artyzm. Ale to jest forma jakby taka artystyczna, no bo w jakiś sposób każdy artykuł, czy blogowy, czy nie wiem, czy wywiad, czy coś, no to jest jakby, przynajmniej dla mnie, to jest jakaś forma takiego przekazu artystycznego, tak? Tylko, że to ma różne formy. To ma formę naukową, to ma formę wywiadu, to ma formę jakiejś tam recenzji na przykład, tak? No to jest moje zdanie, ale no każdy może mieć inne, nie trzeba się z tym zgadzać. Pamiętam, że powiedziałaś takie zdanie, że najtrudniej sprzedać siebie. I ja też wiem ze swojego doświadczenia i z tego, co rozmawiam z ludźmi, że są ludzie, są copywriterzy, którzy piszą dobrze, a zarabiają mało, i są tacy, którzy piszą przeciętnie i zarabiają dużo, dlatego że potrafią się sprzedać. Jakbyś miała podrzucić parę patentów na to, jak sprzedać siebie klientowi, żeby nas wziął albo żeby zapłacił nam tyle, ile oczekujemy. Znaczy, no ja sama wiem, że to jest prawda, to, że jest trudno sprzedać siebie, bo ja nawet widzę po sobie, tak, no ja mam to doświadczenie z handlu, sprzedaży, a mimo to sama mam problem, żeby się sprzedać, ale z tego, co zauważyłam, to klienci bardzo lubią szczerość i bycie takim po prostu sobą, żeby nie udawać kogoś, kim się tak naprawdę nie jest, bo klient, tak ja się przekonam, że klient wszystko widzi, zapamiętuje wszystko i nawet nie wiesz kiedy, on potrafi ci dosłownie wytknąć, nie wiem, coś, co było jakieś, nie wiem, 3-4 tygodnie, miesiąc, 2 miesiące temu. Ja pamiętam kiedyś, jak sobie zarabiałam w jednej księgarni, to przychodził raz na miesiąc właśnie taki pan, no i się okazało, że on jak przyszedł i zrobił, tam opowiadał o życiu, tak i tak dalej, no i on sobie przypomniał, że kiedyś ktoś tam go obsługiwał u nas w kawiarni, no w tej księgarni. No mnie wtedy nie było i on zapamiętał, że ta osoba była strasznie niesympatyczna, no ona miała tam nieumyte włosy, czy wyglądała, że miała nieumyte włosy i ja po prostu tak popatrzyłam, mówię, to i to faktycznie jest prawda. No ja uważam, że z tego punktu widzenia, żeby być po prostu sobą, nie udawać kogoś, kim się nie jest, no i przede wszystkim nie okłamywać tego klienta. I ja zauważam, że ludzie powoli już sami zaczynają do mnie przychodzić. No owszem, nie jest łatwo, no bo przyszedł teraz ten cały iTunes i tak dalej, ale no coś zaczyna się już dziać. Owszem. Następne pytanie, bo w międzyczasie jeszcze pomiędzy zaproszeniem ciebie tutaj, a faktycznym ugoszczeniem cię w podcaście, wpadła mi w łapy psychologia sprzedaży Briana Tracy'ego. I on tam powiedział coś takiego, że kto zadaje pytania, ten kontroluje rozmowę. Tak, ja się z tym zgadzam. Tak, ja się z tym zgadzam i to też miałam właśnie, jak miałam szkolenie, tylko już nie pamiętam, czy to było w Wistuli, czy w Hugo Bossie. Mieliśmy szkolenie właśnie z coachem, on też powiedział, że trzeba zadawać pytania, bo jak zadajesz pytania, no to dowiadujesz się rzeczy, które tak naprawdę cię nurtują, dowiadujesz się czegoś więcej o osobie, z którą rozmawiasz i na przykład ja z tego też bardzo często korzystam i zawsze mówię, jak czegoś nie wiesz, po prostu zapytaj, jak czegoś nie umiesz, to zapytaj, no bo to się sprawdza, nie ma głupich pytań, mówię, że są tylko głupie odpowiedzi, ale no cały czas też jakby to można powiązać z tym, no to pytanie błądzi, tak? I to jest prawda. Ja też zdobywałam wiedzę poprzez zadawanie pytań. No i trzeba też wziąć pod uwagę to, że wiele rzeczy, które teraz mamy, które teraz powstały, to powstały dlatego, że ktoś zadał jakieś pytanie i stwierdził, aha, to trzeba pomyśleć, co zrobić, tak? No to na przykład tak samo też ja słyszałam właśnie taki przykład. Kiedyś jeden właśnie też z coachów mi opowiadał, tam właśnie w tych sklepach, że na przykład co zrobić, no to nie wiem, żeby człowiek sobie mógł coś wciągnąć na górę, nie?
No, było pytanie, no to co zrobimy i tak dalej. No i możliwe, że zadając te pytania, co zrobimy, jak to ciągnąć, jak to kolować, tak i tak dalej, no wyszło stwierdzenie, a może by tak zrobić koło, tak? No i dobra, no to co, no to robimy to koło, no i no to ludzie wymyślili koło, tak? Ja taki przykład mam, się zgadzam, tak? No pytać, pytać i jeszcze raz pytać, chociaż wiem, że niektórzy mają z tym duży problem. No i przede wszystkim trzeba umieć zadawać pytania, tak? Bo to też nie jest takie, o dobra, to idź i się zapytaj. Tylko trzeba tak to pytanie sformułować, żeby nie przeciągać, ale żeby zadać konkret. No przyznam się, że też czasami sama mam z tym problem, bo to łatwe, nie? Dla mnie ten podcast to tak w międzyczasie wyszło, już po fakcie, bo pierwsze co to chciałem dawać wartość, edukować, i trochę budować markę, trochę to, trochę tamto, ale w międzyczasie wyszło, że to jest dla mnie też trening słuchania i trening zadawania pytań. Bardzo dobrze. Tak, taka ukryta korzyść, taka jakby ktoś kiedyś potrzebował pomyśleć sobie właśnie nad znalezieniem ukrytej korzyści, to może być taki przykład. Ale wiesz, można to osoby, które do ciebie przychodzą, nie, to też muszą się nauczyć słuchać, bo muszą słuchać ciebie i muszą słuchać tych pytań, które zadajesz, nie? I tego, co ty mówisz, żeby wiedzieć, jak odpowiedzieć na pytanie, bo i sama można się czegoś dowiedzieć, nie? Tak, staram się coś tutaj czasem wtrącić mądrego, nie tak, że tylko cześć, cześć, tutaj masz 10 pytań, odpowiedz mi na wszystkie, przeprowadzimy sobie taki wywiad. Wrzucę to na YouTube'a, wrzucę na Spotify'a i będzie fajnie, nie? Dam ci to do autoryzacji i tyle. Nie, ja staram się jednak coś dodać od siebie, bo i też mam jakieś swoje przemyślenia. No i też każdy lubi być w tym takim, tym w świetle Jupiterów, nie? Ktoś powie, że ja mam swoją lampkę. Powiedz mi jeszcze taką rzecz, bo po sobie zauważyłem, że umiejętności copywriterskie przydają mi się w codziennym życiu. Nawet u Sebastiana Kędziory pisałem taki artykuł 14 sytuacji, kiedy to się może przydać. Chociażby przekonywanie innych do swoich racji. Powiedz mi, czy w twoim przypadku psychologia sprzedaży przekłada się na życie prywatne, czy pomaga w życiu prywatnym? Tak, przekłada się. Ja na początku nie zwracałam na to uwagi, ja to zauważyłam dopiero dużo później, bo okazało się, że ta psychologia sprzedaży to nie jest tylko coś na zasadzie weź w głowę tego klienta, sprzedaj to, tylko musisz z nim tak porozmawiać, tak poprowadzić rozmowę, żeby przekonać go do tego, że produkt, po jaki on przychodzi, to jest to, czego on oczekuje. Ja słyszałam od jednego klienta, że sprzedawcy są gorsi od prawników. A dlaczego? Dlatego, że my też czasami, no, nie mówię, że nie wiem, jak to ująć słowa, ale też właśnie słyszałam coś takiego, że my sprzedając też czasami musimy trochę podkoloryzować sytuację. I tak, to jest prawda, że czasami no musimy pokazać, jak super to jest, tak, to co sprzedajemy i tak dalej, ale no oczywiście z takim jakby umiarem. Dlatego właśnie ludzie twierdzą, że my jesteśmy gorsi od prawników, bo jeżeli jest naprawdę bardzo dobry sprzedawca, to nie dość, że potrafi to wykorzystać właśnie w czasie swojej pracy, ale też i poza swoją pracą, bo wie, jak przekonywać ludzi do swojej racji, jak ubrać słowa, jak formułować w ogóle całą rozmowę, czy tam różne pytania, tak i tak dalej, żeby wyszło na jego. Ale no nie mówię, że też mi na przykład to zawsze wychodzi, tak? No bo wiadomo, to tam jest tak, że no nie da się kogoś przekonać do swojej racji, ale przynajmniej można, że tak powiem, no nie wiem, po prostu sprawić, żeby zaakceptował tą swoją rację, ale to też nie jest wcale takie trudne. Ale jak najbardziej tak psychologia sprzedaży pomaga mi po prostu w relacjach między ludźmi. No bo to tak naprawdę na dobrą sprawę sprzedaż w pewnym sensie, no to jest jakby takie, no relacje między ludźmi, tak, no jest jakaś rozmowa, tak i tak dalej. Tak, plus zaufanie. Ja często widzę takich ludzi, dla których najważniejsza jest sprzedaż, bo jestem w programie mentoringowym Danki Piaseckiej Szkoła Prezesek i ona nam mówiła coś takiego, że słuchajcie, ja was nauczę sztuki komunikacji. Sztuki komunikacji opartej o naturalne style zachowań, tylko nawołuję was, zachęcam was do tego, żeby tę wiedzę wykorzystywać etycznie, bo może was kusić to, żeby to wykorzystać właśnie nieetycznie, czyli tak jak mówisz, że do wciskania rzeczy, które na przykład komuś nie są potrzebne, ten przysłowiowy lud eskimosowi, nie? Eskimos no, wraca to to nie jest dobry pomysł, że ci wejdę słowo, bo ja się przekonałam, że to może tylko negatywnie wpłynąć na przykład na markę, tak? I ja byłam świadkiem, nieraz pracowałam w różnych miejscach, gdzie widziałam różne techniki sprzedaży i koniec końców zawsze te osoby, które właśnie nastawiały się na to, żeby tylko to sprzedać i tak dalej, to po jakimś czasie, no niestety, albo przychodziły skargi,
albo potem na przykład jak przychodziły jakieś tam stałe klientki, tak, i one już wiedziały, że ktoś na przykład się tak zachowuje, to one potrafią z miejsca powiedzieć, nie, ja nie chcę, żeby ta pani mnie obsługiwała. No i to jest potem takie uderzenie w tą markę, no bo my pracując tak jakby no, w tych sieciach, czy w ogóle tak w sprzedaży, to będąc właśnie pracy na tym sklepie, to w jakiś sposób reprezentujemy tą firmę, co nie? I oni potem chodzą i mówią, a, bo ta się zachowała to się zachowała tamto, więc tutaj z stwierdzeniem tej pani jak najbardziej się zgadzam, żeby nie sprzedać za wszelką cenę, no bo nie jest sztuką sprzedać, tylko sztuką jest sprzedać coś, z czego klient będzie zadowolony i on po prostu wyjdzie z tego sklepu, pójdzie później tam, nie wiem, do kogoś, do rodziny, powie, a, słuchajcie, bo ja byłem w tym sklepie, kupiłem coś takiego, tak, to tam kupiłam coś takiego i to mi się bardzo podoba, ale wiecie co, no była fajna taka pani tam, klientka, tak i tak dalej, ten ta sprzedawczyni, no i ona mnie bardzo fajnie obsłużyła. No i a jak to bywa, tak, jeżeli ktoś powie, że a, tam było fajnie, no to ten ktoś przyjdzie do tego sklepu, bo jakby z polecenia takiego, tak, no i potem jak ta osoba zostanie obsłużona, no to potem ona powie następnej, no i to wychodzi na to, że ci klienci sami tak naprawdę będą potem pracować na to, no przychodzić, tak? Już właśnie nie pamiętam, mam na końcu języka, jak się to ładnie nazywa, ale to jest właśnie takie poszerzanie tych kontaktów, że zaczynasz nawet tak po kolei. I pamiętam ja też, jak pracowałam właśnie przed całym tym COVID w jednym sklepie, to też już miałam w którymś momencie sieć klientek, sama mi się po prostu robiła, dlatego że jedna klientka powiedziała, a, bo ta jest fajna, to tutaj. I czasami było tak, że jak one dzwoniły na sklep, to mówię, ale my chcemy rozmawiać z tą panią, nie? I po prostu takie, o fajnie, no to ze mną chcą rozmawiać, nie? Więc też się przekazuje to zaufanie takie buduje, nie? To jest fajne, bardzo fajne. To jest ważne, bo to jest najtańsza forma marketingu tak naprawdę, polecenia. Żeby zasłużyć na polecenia, to trzeba zaspokoić potrzebę, nie sprzedać, trzeba zaspokoić potrzebę, tak. Bo sprzedać to nie jest problem. Był kiedyś u mojej mamy gostek, dwóch gości właściwie, nie wiem czemu chodzą parami, z pościelą, wiesz, z pościelą, z wełny merynosa, wiadomo, 3600 zł. Ja mówię coś takiego, że ja jestem tak szkolony, że jakbym chciał, to i tak pani sprzedam tę pościel, choćby pani nawet nie chciała. Aha. I ja mu chyba wtedy powiedziałem, że ja nie jestem szkolony, ale mam psa i mogę go spuścić z łańcucha. I co powiedział? No, poszli sobie, ale wiesz, to byli tacy panowie, wiadomo, efekt halo, bo on tutaj jest ładny i włoski na żel, i perfumki drogie i coś tam, i wiesz, i, bo oni sprzedadzą babie ze wsi pościel, której ona nie potrzebuje, bo jedną już miała. I to jest właśnie ta etyka i to sprzedawanie rzeczy, które nie zaspokajają potrzeby, no bo ten Eskimos, on wróci z tym lodem do iglo, pacnie się w łeb i pomyśli sobie, kuźwa, mam całą Grenlandię lodu, na cholerę mi ta kostka do lodu, nie? No właśnie o to chodzi, nie? Ale no są tacy ludzie, a właśnie a propos tego, co tutaj właśnie wspomniałeś, że tam te perfumy, ten wygląd, nawet jak jesteś, pracujesz w sklepie, to nie? To właśnie takim właśnie elementem też tej psychologii sprzedaży jest to, żeby nie oceniać klienta po wyglądzie. Bo możesz się naprawdę, kurde, przejechać i uwierz mi, ja kilka razy byłam świadkiem, jak na przykład przychodziły panie, dosłownie takie eleganckie, czy panowie eleganckie i byli tak ordynarni, tak niesympatyczni, że naprawdę, i to oni jeszcze, bo czasami się zdarzało, że oni bardzo skąpili na przykład pieniądze, tam, no w ogóle, no, no ogólnie, tak bardzo niefajnie się zachowywali, ale na przykład osoby, które właśnie były ubrane tak, no tak jak my na przykład, nie, bo się zdarzy, że tam do tych ekskluzywnych sklepów, no to przychodzą tacy jak my, bo oni sobie przez rok na przykład pani zbierała, żeby się pójść i kupić na przykład torebkę z piwko, nie? No to oni się zupełnie inaczej zachowywali, tak? I to jest takie okej, nie? Więc no też, także to też w sumie ten nieocenianie tego klienta to też się przydaje w życiu, tak? No bo nie wolno oceniać człowieka po wyglądzie, bo można naprawdę się przejechać, nie? Ja to słyszałem w drugą stronę, taką anegdotkę, gdzie jest, wiesz, kolejka do sklepu i gościu taki wygląd, powiedzmy, takiego dojrzałego hippisa, nie? Broda, długie włosy, dziurawe dżinsy, tam gdzieś trochę umurusane, bierze dwie flaszki, kolę, limonkę, coś tam i to leży na kasie i facetka na kasie, wiadomo, dochodzi do tego gościa, jadą jego towary, podjeżdżają pod nią i ona mówi, ja pana nie obsłużę, bo my tutaj takich klientów nie obsługujemy. Wzięła go za żula. I ten tak mówi, no nie, ja mam pieniądze, jestem trzeźwy, proszę mi to sprzedać. Nie, proszę pana, nie, ja wezwę kierownika. Wezwała kierownika, przychodzi kierownik i mówi, co ty kurwa robisz, przecież to jest właściciel sklepu. Aha. Autentycznie, w tę stronę.
Ale to na przykład, wiesz co, są właśnie, właśnie to, o takich sytuacjach to właśnie często słyszałam, że ci kierownicy właśnie tam no, za granicą to przeważnie jest właśnie coś takiego, że oni przychodzą przebrani właśnie w jakieś tam inne osoby i cię sprawdzają, nie? Ale to w sumie mi się wydaje, że to też może działać na tej samej zasadzie, jak tajemniczy klient na przykład ci przychodzi do sklepu, nie? To też jest Może takie. być, może być. Ja przerabiałam tajemniczego klienta i to jeszcze akurat tak było, że to było jakoś tak tydzień czy 2 tygodnie, jak świeżo pracowałam. I powiem ci, że ja tak czułam tamtym swoim nosem, że to chyba jest tajemniczy klient. I potem jak my żeśmy dostali, to taki raport potem dostajesz tam, no nie, i oni tam wymatają wszystko, co było i tak dalej. I ja po prostu byłam w szoku, jak ta kobieta, bo to kobieta akurat była, jak ona dokładnie pamiętała, co my na tym sklepie robiliśmy, co byliśmy ubrani. Dlatego, że akurat zmienialiśmy w ogóle kolekcję, czy coś takiego tam było i najbardziej takimi wielkimi literami, czy coś takiego było napisane, że jedna z pracowni, jak się była tak zajęta robieniem swojego tam zadania, że nawet się nie przywitała z klientką, natomiast druga, czyli akurat ja, no, że tam odłożyła te wszystkie rzeczy, żeby się przywitać z klientką, nie? Ja takie, o kurde, nie? I oni nawet o takie rzeczy zwracają uwagę. Tak, tam w ogóle jeszcze była taka ankieta, że zaznaczali na przykład ptaszkami, czy pracownik na przykład się uśmiecha, czy jest sympatyczny, czy w ogóle tam, wiesz, jak to się nazywa, czy podchodzi od razu do tego klienta, czy nie podchodzi, czy daje mu czas, no po prostu tam jest wszystko, nie? I takie, okej, dobrze, że naszego copywritingu nie ma aż takich rzeczy. No, nie ma, ale to też nie znaczy, że o klienta można nie dbać, no bo jest No ok, właśnie. jest ta komunikacja, powiedzmy, zdalna, elektroniczna, czy przez maila, czy przez komunikator. No to tutaj powiedzmy, że ciuchów nie widać, nie ma znaczenia to, czy tydzień temu był ostatni prysznic, czy coś w te rzeczy, nie ma znaczenia ton głosu i tak dalej, jeśli piszesz. Chociaż wiem, że warto się spotkać na wideo z klientem, klienci to lubią. I ty też możesz klienta wypytać, albo nawet zadzwonić. Nie musi być na wideo. Warto do tego klienta zadzwonić i go po prostu wypytać, bo wracamy do tego, co było wcześniej. Psychologia Dokładnie. sprzedaży, kontrola nad rozmową, to jest zadawanie pytań. Ale wiesz co, tak jak mówimy o tej takiej komunikacji bez na przykład wideo, nie? Jak ja pracowałam, sobie wyrabiałam te wnetki, właśnie jako ten sprzedawca tych usług internetowych, to mieliśmy te właśnie takie szkolenia, że jakby dzwoniliśmy do tego naszego trenera, tak, i my podawaliśmy się właśnie za tych konsultantów, i on tak nas sprawdzał, a potem nas obserwował przy pracy. I pamiętam, on zwrócił uwagę na to, jak właśnie patrzył, jak ja pracowałam z taką jedną dziewczyną, że jakby staramy się uśmiechać też przez telefon. I no i my tak do końca nie wiedziałyśmy, o co chodzi. On powiedział, że jeśli nam się wydaje, że jeśli piszemy, czy rozmawiamy przez telefon, nas nie widać, że klient, czy druga strona nie widzi tego, w jakim my jesteśmy humorze, no to jesteśmy w błędzie, bo oni potrafią wyłapać po tonacji głosu, po sposobie tego, jak budujemy zdania, w jaki sposób je formułujemy. I to jest takie, kurczę, to faktycznie się sprawdza, tak? I ja kiedyś właśnie też zwracałam, zaczęłam zwracać przez jakiś czas uwagę, czy rzeczywiście to jakby no działa. I faktycznie to działa, jak najbardziej to działa. To po prostu takie, okej, nawet jak się jakieś sprawy urzędowe załatwia, czy nawet po prostu jak się, nie wiem, gdzieś coś załatwić, w jakiejś, czy w Play na przykład, czy w T-Mobile, czy gdzieś na przykład, nie wiem, jakieś, ja zgłosić jakąś reklamację czy coś, to zauważyłam, że trzeba właśnie też uważać na to, jak się mówi, w jakiej tonacji, bo ta druga strona wtedy jakby też milej z tobą rozmawia, nawet jak ona, nie wiem, ma twój dzień, bo to jesteś już którymś klientem, który wam, nie wiem, ma ludzi albo ma prezenty, to i tak ta rozmowa przebiega kulturalnie. No potem się okazuje, że to samo działa, kurczę, w życiu, jakby, że to samo działa w życiu, tak właśnie w tych relacjach z tymi naszymi znajomymi, z rodziną, z przyjaciółmi, tak, i po prostu zdarza się już tak. Nie wiem, jak ty, nie wiem, czy u ciebie tak jest, ale ja po prostu już, jak znam kogoś naprawdę też dłużej, czy nawet jak częściej tam z nim rozmawiam, to po prostu też wyczuwam, jaki on ma humor, nie? Chociaż zdarza mi się też, że kogoś na przykład z kimś pierwszy raz rozmawiam, to też czuję, że na przykład, nie wiem, ma zły humor, albo że chce mnie oszukać, tak, czy tam, że kłamie na przykład, no po prostu to jest takie pu. Okazuje się, że taka niby psychologia sprzedaż, a potem takie, ojej. Nagle te rzeczy, dużo więcej rzeczy zaczynam widzieć. No wiadomo, oczywiście tam życie tak wiek swoje robi, ale no ja mam to doświadczenie, no mi się wydaje, że też w jakiś sposób pomaga, że potem też człowiek po prostu wie, dosłownie, po prostu wie i nie, no nie umiem inaczej tego wyjaśnić, po prostu wie i już. Wiesz co, ja mam to szczęście, to zabrzmi dziwnie, ale ja mam to szczęście, że pochodzę z dysfunkcyjnej rodziny i byłem prześladowany w szkole, więc nauczyłem się rozpoznawać ludzkie emocje i nadchodzące ciosy. Nie? No. To też wskazówka dla kogoś, jak przekuć swoją słabość w siłę.
Do tego stopnia, że nawet w rankomacie byłem w stanie po tym, jak moja przełożona pisze na czacie, wyczuć, czy ona jest aktualnie wnerwiona, czy nie jest. Mhm. Ale wiesz co, powiem ci, że to tutaj nawiązujesz o tego przeniesienia tej dysfunkcyjnej rodziny, czy tamtego prześladowania. Ja też byłam w podstawówce, potem w gimnazjum, też troszeczkę w liceum też byłam prześladowana, bo im się po prostu nie podobało, że ja lubiłam te mangę, anime, pokemony i tak dalej. I to też coś w tym jest, wiesz? Tylko najgorsze jest to, że człowiek po prostu, ale to też trzeba po prostu iść też do psychologa i nad tym popracować, to człowiek też jakby wyczuwa to zagrożenie takie, że czuje, że gdzieś to zagrożenie tam, gdzieś ono jest, nie? Że po prostu wiesz, że coś tam się może zadziać, że to tam, to wiesz, o co chodzi. Znaczy, no ciężko jest to przekazać widzom, ale my wiemy, o co chodzi, nie? Że to jest po prostu, tylko no najgorsze jest to, że takie sytuacje potem sprawiają, że gdzieś to zaufanie do tej drugiej osoby, no jest trudniej od nas to tak by uzyskać, tak? Bo takie gdzieś tam są te wątpliwości, czy przypadkiem ktoś nam, nie wiem, tego noża kluczowego, tego plecy po prostu nie wsadzi, tak? Dokładnie. Wiesz co, Kahneman pisał w Pułapkach Myślenia, że to jest intuicja, że to nie jest tak, że my mamy jakiś szósty zmysł czy coś, tylko po prostu nasza podświadomość w takim tempie rejestruje mikroznaki, mowę ciała, mikroekspresje na twarzy, że w ten sposób widzimy to tak zwana intuicja, nie? To jest tak naprawdę głęboko zakorzeniona wiedza. Ale to też trzeba się tego nauczyć, nie? Ale to też trzeba się tego nauczyć, no przecież my się z tym nie rodzimy, nie? To jakieś tam doświadczenie czy tam coś, no to też wpływa na to, w jaki sposób postrzegamy tych ludzi, tak? Na przykład ja ostatnio prowadziłam taką rozmowę na takim kanale na Discorda, gdzie siedzimy, są ludzie, którzy grają właśnie w te różne RPG-i, te przez internet, tak, i tak dalej. No i zapytałam się tych ludzi, czy właśnie z doświadczeniem oni mają coś takiego, że widzą na przykład błędy u tych ludzi, że po prostu wiedzą, że oni coś tam źle robią, że na przykład potrafią, nie wiem, widzą, że jest jakaś grupa ludzi, która gra sobie, dajmy na to, nie wiem, na forum i coś tam się na tym forum dzieje i czy oni na przykład wiedzą, czują, co jest tak naprawdę tym problemem, nie? No więc trochę osób mówiła, że tak, niektórzy, że niekoniecznie, niektórzy, że tam doświadczenie jest przereklamowane, ktoś tam rzucił, ale właśnie mi się wydaje, że to cały czas znowu sprowadza się do tego, co ty powiedziałeś, nie? I tak dalej. Że to właśnie gdzieś tam też i ta intuicja, ale to też no i to też doświadczenie, tak, że wiesz, że wiemy po prostu, że coś tam może gdzieś tam się zająć, nie? Ale w sumie jestem ciekawa, czy ty też właśnie masz coś takiego, nie? Że po prostu po tych przejściach, że czasami po prostu gdzieś jest taka sytuacja i ty widzisz, nie wiem, człowiek, i ty patrzysz, czy tam słuchasz o jakiejś sytuacji, tak i tak dalej, i ty na przykład wiesz, co jest problemem. O to też jest ciekawe. Czy jest problemem, to nie, ale szliśmy kiedyś z moją na spacer koło Kauflanda, na hełmie i widzę para, nie? Z daleka rozmawiają się. On rzucił torbą, ona się odwraca, coś tam. O, drama, kotek, choć bliżej posłuchamy, nie? Widać było po mowie ciała, było widać, że oni się kłócą. I moja mówi, że nie, coś tam to oni przecież nie. Myślę, on z nią zerwał, bo on spokojny, on chce odejść, ona w płaczu, ona w łzach i coś tam, nie? Ona mówi, nie, przecież coś mniej, coś tak, coś wyjaśniałem, nie, tu jest jakaś grubsza kmina kotek. I tak podeszliśmy bliżej, ale no niestety po ukraińsku rozmawiali, to nie wyczaiłem do końca, ale widać było, że jest jakaś drama pomiędzy nimi i to po prostu no, z mowy ciała widać, więc oglądałaś magię kłamstwa? Nie, ale czy mówisz, że warto, tak? Zdecydowanie. Nawet ja sobie zrobię drugą rundę po tym serialu, bo pierwsza to było takie... To jest serial, tak? Gdzie to można obejrzeć? Serial, nie wiem, gdzie go można obejrzeć, bo jeszcze nie sprawdzałem. Ja to kiedyś oglądałem po prostu gdzieś tak w internetach na jakimś CDA czy na czymś, ale jest wow. On ma, nie ma jakichś... Nie ma jakichś szczególnie dobrych ocen na jakimś Filmwebie czy IMDb, ale... I też nie wiem, czy ta wiedza jest akademicka, czy nie, bo mikroekspresje to nie jest, powiedzmy, kanon psychologii, ale dużo uczy o psychologii, dużo uczy o tych mikroekspresjach, to po prostu widać. Tam jest coś takiego, jest dziewczyna, która też pochodziła z dysfunkcyjnej rodziny i ona po prostu naturalnie wyczuwała ludzkie emocje, nie? Ona patrzyła na kogoś i widziała, czy on ściemnia, czy nie ściemnia, czy albo że coś jest nie tak. No to... te negatywne emocje, właśnie te przeżycia, nie? No one właśnie sprawiają, że wiesz, że niektórzy ludzie faktycznie stają się empatami, tak? I na przykład ja się o tym też dowiedziałam, jak po mobbingu z pracy, no chodziłam do psychologa, tak, żeby stanąć na nogi. I to właśnie się dowiedziałam, zanim dołączyłam do grupy, tak, że
No właśnie te takie wydarzenia to sprawiają, że niektórzy właśnie robią się bardziej tacy empatyczni, ale to też działa czasami też w drugą stronę, że te osoby w ogóle się zamykają na przykład na emocje, że one w ogóle nie potrafią wyczuwać emocji, nie? Ale tutaj ten film, co mówisz, to chętnie go zobaczę, tylko to serial, tak? Tak, serial. 3 sezony ma niestety tylko. No tylko. Myślę, że mógłbym mieć ze 20, ale tam może się... Też jest taka fajna książka, tylko kurczę, nie pamiętam w tej chwili autora, Magia Olewania. To kobieta pisała, to jest w takiej niebieskiej tej okładce i tam też jest napisane, jak nie przejmować się rzeczami, na które nie mamy wpływu. Ja będę musiała tę książkę sobie jeszcze raz przeczytać, bo jednak już tam kilka lat do tyłu i zobaczę po prostu, jak bardzo zmieniły się po prostu niektóre rzeczy u mnie w życiu, tak? Ale też polecam książkę, bardzo fajna, naprawdę. Niebieska okładka, tam jakiś tam bucik jest, czy tam coś tam jeszcze na tej okładce i takie właśnie przyklejone. Magia olewania po prostu, nie? Dopiszę do listy. A skoro jesteśmy przy książkach, to czy są książki na temat psychologii sprzedaży, oprócz już wspomnianego Briana Tracy, które poleciłabyś przeczytać copywriterom? Wiesz co, powiem ci, że jeśli chodzi o książki z psychologii sprzedaży, to rzadko kurczę takie w ogóle czytałam, bo bardziej czerpałam wiedzę od ludzi, nie? Natomiast moja przyjaciółka poleciła mi książkę, serię książek Jednominutowy Menadżer. Jestem jeszcze w trakcie ich czytania i tam jest właśnie też mniej więcej coś jest właśnie o takim podejściu do drugiego człowieka, jak właśnie gospodarować sobie czasem i też właśnie jak zarządzać zespołem, tak? I podejrzewam, że może tam w którejś jednej z tych książeczek też może właśnie coś będzie na temat tej sprzedaży, nie? Bo mówię, no na razie to, że tak powiem, no czytam powoli, bo tego jest za dużo. Jest dużo. Jak ci się coś przypomni po odcinku, po nagraniu, to podrzuć, bo ludzie często gromadzą na przykład na półce i żeby powiedzieć książkę, na przykład nie pamiętają tytułów. Ja znam ludzi, którzy 50 tytułów powiedzą ci z głowy, a znam ludzi, którzy przeczytają książkę i ni cholery, ani nie nazwiska autora, ani tytułu. Jeśli chodzi o książki, to też na przykład ze mną jest tak, że to ta książka musi do mnie przemówić, nie? Ale ja raczej tak, okej, spoko, lubię te książki, tam się tak ten dokształcać, czy nawet tak i tak dalej, ale chyba bardziej lubię szukać tej wiedzy od ludzi, nie? Tak jak my teraz rozmawiamy też przy okazji czegoś uczę, bardziej od tych ludzi, nie? Zwłaszcza tych takich starszych na przykład ludzi, też właśnie można posłuchać jakby takich, nie wiem, rzeczy różnych i na początku też właśnie się denerwowałam, jak mi tam ktoś coś sugerował, a potem się okazało, że na przykład, nie wiem, czy moja babcia, czy jakaś starsza klientka, która mi powiedziała kilka lat do tyłu coś, okazało się, że o kurde, po kilku latach to jest cholera prawda, nie? I takie, okej, dobra, czy jednak warto słuchać tych ludzi z doświadczeniem życiowym, to takie, okej. Tak. Jak mówię, nie na zasadzie, że jestem starszy, rób co mówię, ale tak, wiesz, tak. Ja już jestem w tym wieku, że z własnej woli zakładam kalesony, nie? Także to jest prawda. No. To jest prawda i mama nie musi mnie prosić, żebym założył czapkę, jak wychodzę z domu. Kiedyś mnie tak po głowie przewiało, że od tamtej pory bez czapki z domu nie wychodzę. No, ale wiesz, to też trzeba chcieć, nie? Ale wiesz, to też trzeba chcieć, bo są ludzie, którzy no nie chcą tego robić. I nawet jakbyś tym młotkiem, wiesz, tłukał, albo nawet, wiesz, próbował wlać tam przysłowiową oliwę do głowy, to nic, kurde, nie będzie. Dosłownie nic, naprawdę nic się nie uda zrobić z tymi ludźmi. To będzie koniec. Ja mówię, ja po prostu z ludźmi bezpośrednio i tak dalej, z tym bezpośrednio, to ja po prostu się przekonałam, że może tak nie tym ludziom coś mówić, to coś im tłumaczyć wszystko. Nie, koniec, choćby nie wiem, co się stało, świat miałby się skończyć. Nie, po prostu nie i koniec. Jest coś takiego, i to poznałem na bazie filmu 12 gniewnych ludzi, że słyszałam o tym i nie wiem, czy nie oglądałam tego nawet. Jak jest ktoś bardzo okopany w swoich poglądach, jak się nie dogrzebiesz do powodów, które za tym stoją, to nie, że w ogóle się nie da przekonać kogoś, że możesz co najwyżej przedstawić mu racjonalne argumenty, pokazać jakieś rozwiązanie i pozwolić podjąć decyzję na podstawie tych informacji, ale tak, żeby na kogoś wpłynąć, żeby to zdanie zmienił, to się nie da. No i właśnie to jest też właśnie taki jeden z elementów właśnie psychologii sprzedaży, nie? No bo zdarzają się ci klienci tak zwani nie, bo nie. To jest właśnie tak zwany ten profesjonalny sposób, to jest nazywanie tego klienta trudnym klientem, tak? To jest ogólnie osoba, z którą się ciężko rozmawia, której coś jest ciężko sprzedać, nie? I wiesz, i to jest potem na zasadzie takie, że jak masz tego trudnego klienta, to musisz tak poprowadzić tą rozmowę, tak wejść dosłownie w umysł tej osoby i stanąć za tą osobą, nie? Jakby, wiesz, się spojrzeć tymi jej oczami, że to jest po prostu w ogóle takie,
i potem spróbuj się przebić, po prostu spróbuj się potem po prostu przebić w ogóle przez to, nie? Przez tą ścianę. I to jest właśnie taka też jakby, no, ta psychologia sprzedaży. Ona cię uczy, jak przebić się przez tą ścianę, ale wiadomo, czasami są tacy klienci, że naprawdę jak powie nie, bo nawet choćbyś, nie wiem, ktoś co zrobił, nie ma mowy, nie sprzedaż mu tego, nie? No to wtedy już wiadomo, to trzeba odpuścić i mi się wydaje, że w copywritingu też są tacy klienci, bo też się z takimi spotykałam, że może coś im tłumaczysz, coś im mówisz, a oni i tak ci powiedzą, że nie, bo on ma swoje zdanie, on ma swoją rację, no i co wtedy? Nie? No to wtedy no co? No jak klient, no to dobra, no niech już niech będzie ta zasada, nie, bo klient ma zawsze rację, nie? No bo co innego zrobić? No nic nie zrobi. No już teraz w tej sytuacji częściej odpuszczam klienta, którego nie da się przekonać, bo klient wie lepiej. No, jeżeli klient wie lepiej, to też mam zasadę, że trzeba ludziom pozwolić popełniać błędy, a może okaże się, że to ja się mylę, a nie klient, że to klient ma rację. Nie jest powiedziane, że ja zawsze mam rację. No nie, właśnie to też jest najważniejsze w psychologii sprzedaży. Pamiętaj, że nie zawsze coś masz rację, że też jesteś człowiekiem, coś możesz się pomylić. I pamiętam właśnie w Stuli, jak pracowałam, to facet zawsze, ten coach zawsze nam powtarzał, że przyznaj się do tego, że czegoś nie wiesz, że musisz iść się o coś zapytać, nie? I to jest, wiesz, to jest nic strasznego. Ja na początku się tego bałam, się tego, wiesz, obawiam, ale zauważam, że nawet w copywritingu, jak, nie wiem, piszesz artykuł na jakiś temat, to rzeczywiście masz problem, czegoś nie wiesz i na przykład mówisz do klienta, wie pan, pani, to, no czasami też jest na ty, jak się na ty, że musisz coś sprawdzić, bo nie jesteś pewny tak tego, co robisz, to kurczę, oni też w ogóle podchodzą do ciebie wtedy jak do takiego specjalisty, nie? Że wiesz, że o dobra, aha, idzie się upewnić, to znaczy, że chcę sprawdzić, że spoko, że jest dobrą osobą. I też pewnie się z czymś takim spotkałeś, nie? W swojej pracy copywritera. I tak, zauważyłem, że paradoksalnie, antyintuicyjnie, ci klienci, którzy płacą mniej, to oni mają tendencję do takiego, kiedy ja przychodzę się o coś zapytać albo wysyłam brief, to oni mówią, kiedy się o coś pytam, dopytuję, to ty tego nie wiesz? A ci klienci, którzy właśnie są wyżej, którzy płacą trochę więcej, to oni tak, dobre pytanie, o, dopytał się, nie zrobił na pałę, nie zrobił na odwal się, żeby tylko dowieść, wziąć kasę i pójść sobie w cholerę, tylko dopytuje. No oni właśnie, to jest właśnie to szukanie tej wiedzy, co nie? To szukanie tej wiedzy, no to ci powiem w tej robocie tego copywritera, to jest takie mega na plus w ogóle, ale nawet jak ja też w ogóle, jak ja tam coś jako redaktor też właśnie to tam jakieś teksty pisałam, na przykład gościnne na blogi tak i tak dalej, i na przykład ja mówię, że słuchajcie, ja potrzebuję, o, dobrym przykładem jest artykuł, jak pisałam dla Daily Web właśnie artykuł o League of Legends Wild Rift, czyli tej gierce na telefon, to ja tam im powiedziałam, że będą musieli też chwilę poczekać, bo ja muszę tam posprawdzać, tak, bo tam są różne rzeczy, które są tylko na przykład na telefonie, a nie ma tego na wersji na komputer. I zauważyłam, że oni też właśnie jakby tak inaczej podeszli do tego, że a dobra, napisz to na spokojnie, tak, i naprawdę wyszedł super fajny artykuł. I tak samo ja napisałam dla Grimera, tu będzie w sumie ten tekst mój właśnie o tej grze, o grze Shining i ja sobie w trakcie korekty i też napisałam, ponieważ tam była przerwa, tak, kiedy ja zaczęłam pisać ten artykuł, potem no była, miałam przerwę, to mówię do tej dziewczyny, słuchaj, ja muszę ten artykuł poprawić, bo z tego co widziałam, weszły jakieś nowe update'y na tą grę i trochę się pozmieniało, zmieniły się opisy świata, doprasowali lore, tak i tak dalej. Ona mówi, dobra, spoko, to zrób tak, żeby było okej. I po prostu no taka pełna profesja, nie? I po prostu oni tak ci są no, fajnym szacunkiem oni cię traktują. To jest takie fajne, to jest takie miłe, nie? Dla ciebie, że okej, nie? Także ktoś się liczy swoim zdaniem, a w niższych stawkach to klient ci powie, to dlaczego od razu nie zrobiłaś dobrze? No, ale wiesz co, mi się wydaje, że po prostu oni, większość tych osób z tymi niskimi stawkami, ale to też nie mówię, że wszyscy, żeby nie wrzucać tam, wiesz, nic do tego wora. Wydaje mi się, że oni też nie zdają sobie sprawy, jak to wygląda od tej drugiej strony, że to nie jest takie proste napisać ten tekst, bo nawet ci powiem, jak ja pisałam dla Kings o tej psychologii sprzedaży, o podejściu do klienta, to z tego, że ja wiedziałam, wiesz, miałam to w głowie, nie? To co z tego, że ja wiedziałam, co ja chcę napisać, jaki problem miałam z tym problem. I wiesz, i potem na przykład jak ja tam z nimi rozmawiałam, to było takie, a dobra, na spokojnie w ogóle wszystko, nie? I takie,
Okej, okay, ale nie, to mi się akurat w pracy copywritera podoba, tak samo mi się też podoba w pracy redaktora, że oni właśnie, im bardziej szukasz tej wiedzy, że się starasz nad tym pisaniem tych tekstów i w ogóle, to oni się tak traktują naprawdę tak profesjonalnie, oni tak, to jest takie miłe, to jest takie kurde naprawdę miłe, że ktoś docenia po prostu twoje staranie i ten twój czas, to jest takie naprawdę super. Zgadza się. Właśnie fajnie by było, żeby właśnie ci, co zaczynają w copywritingu, bo zauważam, że jest taka tendencja, że ktoś, nie wiem, czy to chyba nawet u nas na grupie nie było, że rzucił posta chłopak początkujący copywriter i on się przyznał do tego, że on tam nie za darmo będzie pisać, tak, i tam bardzo też dużo takich niefajnych i nie takich niesympatycznych tych komentarzy było, tak, no wiadomo, tam to pouczenie i tak dalej, to fajnie właśnie by było, jakby ci młodzi copywriterzy, no bo my już też trochę pracujemy w tym zawodzie, żeby ich też spotykało coś takiego, bo wydaje mi się, że oni wtedy też nawet łatwiej będą mieli uwierzyć w swoje możliwości pisarskie, bo ja na przykład powiem ci, że miałam strasznie duży problem uwierzyć w te możliwości, takie te swoje pisarskie, że tam wcześniej pisałam i tak dalej, tam te opowiadania i w ogóle, ale wiadomo, ale gdzieś kurczę miałam też takie wątpliwości, że na pewno chcę to pisać i właśnie jak spotkałam tych ludzi, którzy właśnie zaczęli doceniać to, że ja poświęcam więcej czasu na napisanie tego artykułu, że ja na przykład, nie wiem, muszę coś sprawdzić, nie wiem, dopełnić tak jakieś tam, nie wiem, formalności z tym tekstem, czy poprawić go nawet pod to SEO i w ogóle, to mi jakoś właśnie z powodu tych ludzi jakoś tak bardziej mi powiedział, a dobra, to jednak się nie będę poddawać, bo kurde, są ci ludzie, są ci najbliżsi ludzie, dla których kurde warto się starać. Ja wiem, że ich jest mało, ale jak już trafisz na takiego człowieka, to naprawdę on jest ci gotowy za tekst zapłacić naprawdę sporo, nie? Potwierdzam. Zaangażowania nie da się fejkować, moim zdaniem. Zaangażowanie, bo ludzie się, wiesz, ludzie czasem się boją, jest syndrom oszusta, że ja tego nie umiem, czy tam tego nie wiem, nie mam kursu, nie mam studiów. Jak sobie poradzę? Zaangażowania nie da się udawać. Widać to, nie. Po prostu to widać zawsze. Nikt nie może cię powstrzymać od tego, żeby się w coś zaangażować. Naprawdę. To zawsze, klient zawsze to doceni. Klient może wiedzieć, że ty nie masz wiedzy, może wiedzieć, że nie masz kursu, że nie masz studiów, że masz jakieś braki w kompetencjach, ale jeżeli masz zaangażowanie, to jest, porównam ci kompetencje do zaangażowania. Możesz mieć copywritera, który wie o copywritingu wszystko. Robi copy, bierze brief od klienta, bierze kasę, robi copy. Klient mówi, że chce poprawić to i to, a ten copy się obraża i idzie sobie w cholerę. No i to jest po prostu, albo... ja też się spotkałam z takimi sytuacjami, ja miałam takie, serio człowieku? Albo tak, albo nie chce poprawić, bo on przecież wie wszystko i to jest dobrze i co ty mi się tutaj wtrącasz, ty się to? Nie znasz na copywritingu, a masz copywritera, który może ma trochę braki kompetencyjne, ale kiedy klient mówi, słuchaj, tu i tu jest do poprawy, to on wie, że okej, okay, przepraszam, że nie zrobiłem tego od razu dobrze, może nie wiedziałem, może nie doczytałem, poprawię to. I klient tego drugiego copywritera będzie bardziej szanował niż tego pierwszego, choćby miał 15 lat doświadczenia. Ale to wiesz, właśnie, ale wiesz co, mi się wydaje też, że to wynika z tego, że też jakby ludzie patrzą na osoby, które potrafią się przyznać do błędu, takie, które potrafią być, ej, tak pieprzyłem to, ja jestem w stanie to poprawić. I na przykład ja pamiętam, jak zmieniło się podejście ludzi, jak kiedyś też sobie tak tymczasowo dorabiałam sobie w KFC w Warszawie, kilka lat do tyłu, dużo, dużo, 10 może. I była taka sytuacja, że ja się uczyłam tam zwijać, wiesz, te twistery, no i się okazało, że jednego twistera źle w ogóle zginęłam, no i przyszedł tam menadżer i on mówi, ale kto to źle zrobił tam, on w ogóle taki zły był, tak i tak dalej, no bo to nie może tak być. No tam wyszłam przed szereg, w ogóle mówię, no słuchaj, no to ja przepraszam, tak, mówię, no myślałam, że robię to dobrze i tak dalej. Mówię, to jeżeli możesz, no to pokaż mi, jak to zrobić. I on automatycznie, ton w ogóle jego wypowiedzi od razu, wiesz, szedł na dół i aha, dobra, spoko, bo to ty, no to tam faktycznie, no nie wiem, no możesz tam, on w ogóle tak fajnie ujął, że on wiedział, że ja krótko pracuję, tam nie wiem, 2 tygodnie czy 2 tygodnie, ale mówi, dobra, to słuchaj, chodź, ja ci pokażę. I najfajniejsze było w tym kierowniku zmiany, że on chyba stał gdzieś tak, nie wiem, 10-15 minut i on patrzył, jak ja to robię, żebym ja się nauczył, żeby ewentualnie mi pokazać, jak ja mam to robić. I on mnie tak super nauczył robienia tego twistera, że później jak klienci przychodzili, to oni mówili, ale jest ta fajna pani, bo ona tak fajnie tego twistera zbija, nie? I tak samo było właśnie z frytkami. I w sumie też potem przychodził taki jeden pan i on mówił, o, jest moja ulubiona pani, bo ona tak zawsze fajnie te frytki robi. Ale właśnie dlaczego? No tak mi ty powiedzieć. Przyszłam, powiedziałam, że zrobiłam źle,
naucz mnie i potem ten ktoś mnie nauczył i potem jak ja się nauczyłam, to mogłam inne osoby robić, przy okazji klienci byli zadowoleni, ale to po prostu było genialne, bo ten pan, jeden pan zawsze przychodzi tylko po to, żeby zobaczyć ten właśnie, czy ja jestem ten, jak ja byłam właśnie chora, nie było mnie przez tydzień, to on potem tak przyszedł, zobaczył, bo to można było zajrzeć na tą kuchnię, tak, czy ze strony kas. I on potem mówi, o, w końcu pani przyszła, mówi, to fajnie, bo znowu te fajne fryteczki będą, po prostu, no super, to jest po prostu fajne, nie, że ludzie widzą, że ty się uczysz, no dlatego, że robisz błędy, no ale to, no nie wiem, co tu jeszcze dodać do tego, ale to jest takie miłe, że ludzie doceniają, że przyznasz się do błędu i chcesz to naprawić, uczysz się, tak i tak dalej, no to jest po prostu fajne, to jest super w ogóle, że ludzie to widzą, nie? To jest jedna rzecz i druga rzecz jest taka, że popatrz paradoksalnie doświadczenia spoza branży, no bo z KFC ja robiłem sklepy na inwentaryzacji, ale też możesz je przenieść na copyright. I mam jeszcze jedno ciekawe pytanie, dawaj. Nie było tego w skrócie, ale pracowałaś w sprzedaży i to w sprzedaży bezpośredniej, jak radziłaś sobie z, jak radzisz sobie do tej pory z odmową? Co robisz, kiedy klient mówi nie? Jak to wziąć na klatę? Wiesz co, nie wiem, mam ci odpowiedzieć, jak to robię teraz, czy po prostu od samego początku, jak to było, bo powiem ci, że na samym początku ja miałam z tym bardzo duży problem, no bo kurde, klient ci mówi nie, wali ci ścianę w ogóle, takie nie i w ogóle, ale teraz powiem ci szczerze, że próbuję dowiedzieć się, dlaczego nie chcę, nie? Po prostu zadaję te pytania, czyli wracamy z powrotem do tego, co wcześniej żeśmy rozmawiali, tak? To zadawanie pytań, nie? Wiesz, jeżeli faktycznie on da taki argument przemawiający za tym, że faktycznie on tego nie chce, no to ja to akceptuję i mówię, dobra, okej, no to nie, tak? A jeżeli widzę, że on w którymś momencie zaczyna się wahać, to wie, dobra, no to spróbuję, ale jak już czuję, że on faktycznie mówi to nie i to jest takie, nie wiem, taka, no ściana może nie zupełnie nie, ale no takie odczucie, że jednak faktycznie no nie, no to nie naciskam, nie? No ale to też, wiesz, no to też zależy, w jaki sposób też jest ta odmowa, no bo jeżeli ktoś na przykład ci walnie takim stwierdzeniem, no nie, bo nie widzi pani, czy coś tam, to też możecie, wiesz, to w jakiś sposób uderzyć, nie? I powiem ci, że też mi się zdarzali takich klientów, którzy faktycznie mówili nie, ale potrafili mi tak po prostu na psychikę walnąć, że ja naprawdę musiałam wziąć sobie na przykład, nie wiem, przerwę wcześniej, czy po prostu na przykład powiedzieć, słuchajcie, nie wiem, idę do łazienki, to słuchajcie, idę się napić, bo niestety, no, potrafią klienci dowalić, ogólnie ludzie potrafią dowalić taką odmową, nie? No mówię, no to też zależy, w jaki sposób jest ta odmowa, nie? Bo jeżeli ktoś faktycznie w którymś momencie mi powie, dobra, nie, bo nie chcę i tak dalej, okej, okay, no to daję spokój, w ogóle zmieniam, w ogóle, wiesz, temat, albo daję spokój, tak, po prostu nie zaczepiam już go, nie chcę, nie wiem, idzie, czy tam coś i tak dalej. No może z boku to wyglądać nieprofesjonalnie, ale nie ma też na siłę w ogóle zmuszać klienta, tak jak on mówi, nie, no to nie wiem, no i to tak samo jest w copywritingu, tak, jak ktoś ci mówi nie, no to po co masz się, wiesz, wpychać do niego, nie, no może nie wiem, mam wrażenie ogólnie, że sobie piszesz z kimś, nie, przez ten internet, przez ten czat i tak dalej, to jednak łatwiej jest brzydko mówiąc sforsować to, nie, sforsować tą odmowę, wiesz, jakoś takie słabkie, może tylko że nie widać tego człowieka. No, kumam, fajne, że podajesz tego tipa. Że pytasz, dlaczego nie, że nie, że okej, okay, nie, to nie, no dobra, to ja idę szukać dalej klienta, ale... Ty wiesz, no to jest, nie. Wiesz co, no to jest potrzebne, nie, no bo z jakiegoś powodu ci klient, czy nawet druga osoba mówi, że nie. No dobra, no ale to jest źródłem tego, że on ci mówi nie, bo może być na przykład tak, że nie wiem, on po prostu ma zły humor i ci mówi po prostu nie, tak? A może na przykład się okazać, że nie wiem, bo nie ma na przykład pieniędzy. Ja się na przykład często z czymś takim spotykam, że no i mówię, znowu też wracamy do sytuacji nie oceniać człowieka po wyglądzie. Zdarzało się na przykład tak, że przychodził klient, oglądał jakieś rzeczy, wiesz, w tych sklepach premium, no to nie oszukujmy się, to nie są tanie rzeczy, tak? Niektóre są po 100, bluzki takie zwykłe są za 100, za 120, torebki są za 1000, w górę, tak i tak dalej. A marynarki na przykład, nie wiem, Suli tam chyba były za 2 coś na przykład, nie? Wiesz, no i ci przychodzi klient, no że nie, no nie, no nie. No i teraz się zastanawiasz, czy dlatego on mówi te nie, bo mu się po prostu nie podoba, nie wiem, krój, nie podoba mu się kolor, czy cokolwiek, czy może jest po prostu inny powód, nie? Właśnie na tych szkoleniach psychologii właśnie było to, żeby to zapytać. Na przykład zdarzało się tak, że się zapytałam, podrążyłam trochę temat, ale wiesz, żeby nie uderzać w kogoś, że wchodzę w jakąś tam strefę prywatną, czy coś, to często się zdarzało tak, że ci ludzie odmawiali nie dlatego, że im się towar nie podobał, czy nie podoba im się obsługa, tylko na przykład dlatego, że nie mieli pieniędzy. Mówię, no dobrze, no to skoro w takim razie to jest za drogie, no to może ustalmy jakąś kwotę, nie? Żeby do jakiej kwoty szukamy. I wtedy ja na przykład, ja też miałam ułatwioną robotę,
bo wiedziałam gdzie, jakich ubrań, w jakim przedziale cenowym na przykład szukać tych rzeczy, nie? I na przykład to samo z copywritingiem, że też staram się jakby wziąć pod uwagę to, że jeżeli ktoś na przykład, nie wiem, te mniejsze kwoty, oczywiście no wiadomo, nie takie jak czasami się zdarza, tam 5 złotych czy tam 8, bo już uważam, że to już jest w ogóle jakiś hit, w ogóle nie wiem dlaczego coś takiego w ogóle nadal istnieje, to wiesz, jeżeli na przykład on mi mówi, że no 19, tam nie wiem, przedział 17-20 jest dla niego za dużo, no to się pytam na przykład, dlaczego to negocjujmy tak i tak dalej. Na przykład jak właśnie pisałam o tej grze artykuł, nie? Ten Tribal Primitive Builder. Okazało się, że facet nie mógł mi zapłacić te 17 zł na tą stawkę, którąśmy się umówili, za 1000 znaków ze spacjami, bo mu bardzo poważnie zachorował pies, nie? A ja miałam zwierzaka i też wiem, jak to jest, ile pieniędzy trzeba wydać, żeby wyleczyć takiego zwierzaka, bo to w sumie też nie tak naprawdę jak człowiek. Nie, słuchaj, no to ugadajmy się może na niższą stawkę, nie? No akurat o tyle się złożyło, że facet stwierdził, no, że w końcu po przemyśleniu okazało się, że jednak no, nie wyszliśmy z tej stawki, ale no coś się tak nie zdarzało, tak? No dobra, no to jak wyszła taka sytuacja, czy tam coś, no to spoko, no to już można zejść te niżej, nie? Że to nie chodzi, nie? Mhm. No, po prostu pytać. I to jest kolejny raz znowu. Pytaj, dlaczego? Bo kiedyś mi też właśnie, tylko że to już akurat na studiach, nie? To pamiętam, profesor od prawa karnego nam powiedział, że właśnie najważniejsze jest to, żeby pytać. Pytać i pytać, bo wszystko ma swoje źródło, tak? Wszystko ma swoje źródło, że coś nie dzieje się z niczego. I on tam, ja nie potrafię tego wyjaśnić, jak on nam to tłumaczył, ja pamiętam, że tam na tej tablicy tak rozrysowywał i to po prostu było naprawdę super, że wszystko, nic nie dzieje się bez przyczyny, że wszystko ma swoje źródło. To, że klient mówi nie, to, że klient ma zły humor, to, że na przykład, nie wiem, ktoś z rodziny nie chce z tobą rozmawiać. I co zrobić? Pytać. I teraz w ogóle jak z tobą tak rozmawiam, to wychodzi na to, że to nie tylko się przydaje w copywritingu, czy w ogóle w życiu, ale wszystko się w jakiś tam sposób tak fajnie łączy, jak te puzzle, nie? Takie Ja mam tak samo, też na studiach miałem prawo autorskie, to teraz czerpię garściami. Będziemy się zbliżać ku końcowi, więc ostatnie podsumowujące pytanie, przedostatnie właściwie. Dawaj. Jedna rada dla copywriterów. Jakbyś mogła dać jedną radę dla początkujących copywriterów, to co by to było? Żebyście się nie zrażali, jeżeli coś wam po prostu nie wyjdzie. Jak człowiek nie robi błędów, to znaczy, że nie robi nic. A jak popełniasz te błędy, to znaczy, że się uczysz, że się starasz, tak? I nie zrażaj się też tym, że trafisz dosłownie na takich smerfów, bo ja to na tych ludzi tam mówię smerfy, które po prostu przychodzą i narzekają, bo oni nie wiedzą, jak to wygląda tego zaplecza. I po prostu co najważniejsze, no być sobą, tak? No, to tak. Sobą. Ciekawe. Gdzie to cię tak można znaleźć w internecie? Ogólnie to mam tak. Instagrama mam, tylko Instagram jest nastawiony na gry, bo gram właśnie w te gry MOBA i tam po prostu sobie wrzucam filmiki, wrzucam też rysunki. Można też mnie znaleźć, tak, ogólnie na Instagrama, no to mam właśnie to konto gamingowe, mam konto fotograficzne i też prowadzę jedno konto właśnie z moim znajomym, bo jesteśmy kociarzami, więc prowadzimy Instagrama razem. I mam również Twittera, na którym tam zdjęcia ptaków, uwielbiam, kocham ptaki i w ogóle, bo z nich czerpię też dużo inspiracji. No i też można mnie spotkać na przykład na Wattpadzie, czy ewentualnie też wystawiam czasami swoje teksty na giełdzie tekstów. No i też na niektórych serwisach, ale to nie wiem, bym musiała chyba naprawdę dużo tych powymieniać, gdzie właśnie wstawam te wpisy gościnne, tak? No trochę tego jest. Okej, to ja ci za dzisiaj dziękuję. Dziękuję ci za zaproszenie, było fajne podzielić się tą wiedzą. Tak, żeby nie było, tak, rzeczywiście faktycznie mam, o, proszę bardzo, certyfikat, tak, sprzedaży, proszę bardzo, tak, z Wistuli to jest w ogóle coś, co ja też mam u siebie na stronie internetowej, żeby ludzie też wiedzieli, że mam po prostu certyfikat, więc nawet po zapisaniem tekstów wiem, jak kogoś elegancko ubrać, tak. Spoko, przyjdę kiedyś po koszulę, to w imieniu widzów, w imieniu słuchaczy dzięki i ja też wam dziękuję. Dobrego dnia. Wzajemnie, hej.